Łotwie. No to witam, sobota. Wieczór po wlewie, po burzy, po fali upałów, jaką my mieli w tym tygodniu. Ja miałem pierwsza zmiana w robocie, ale dzisiaj żeś nie poszedł do roboty i dobrze na tym wyszedłeś, bo akurat w czasie, kiedy miałby wracać na kole z tej roboty, rozpętała się niezła ulewa w tamtych rejonach, więc i burza. Co niektórzy też we wtorek gadali, że przez Bielsko przeszła nawet trąba powietrzna przez osiedle karpackie. Szkód jakichś takich specjalnie dużych nie wyrządziła, na szczęście. No ale ponoć była. Wiecie, dzisiaj ludzie potrafią z byle zjawiska robić sensacje. Nie ma żadnych nagrań tej trąby powietrznej. Więc no, trudno stwierdzić, czy jest to po prostu zwykło głupio informacja, czy prawdziwa. Mniejsza z tym, całe szczęście, że nic się nie stało. Jak widzicie, jest mokro. O kurde, ale tu dużo aut jedzie. Ja pierdzielę, które bierzemy. No i cyk pojedzie. Słuchajcie, ponoć jest problem z cugami na Wisłę dzisiaj, że tam ulewy były i coś się stało. Fajne, ale wiecie, nie mi ma fany małp. No to dojechałeś nad jezioro Goczałkowickie. Ponoć w Ustroniu Wisła przekroczyła stan alarmowy. Tutaj ta Wisła się raczej rozleje, bo nie padł deszcz. A więc jezioro pewnie spełni swoją funkcję. Nie ma tutaj prawdopodobnie nikogo. Fajne miejsce na bushcraft, nie? Chociaż no, może tu jakieś ryboki będą. No to już jestem w Zabłociu, słuchajcie. Tam chyba jakoś kura idzie, ale może nie doło. Nie będę dużo pokazywać, bo ćma jest, więc i tak dużo nie uwidzić. Chyba jakieś zawinki, a ja już widzę zalew Goczałkowicki, a wy nic nie widzicie oprócz świata. Ale tak to już jest, niestety. Jadę głową, drogą. Ja mam nadzieję, że wyrówny jest specjalnie daleki. Nie widzicie zalewu Goczałkowicki, to widzicie na miesiączek. Widzę, coś tam się błysko. Niedobre.
się tak no rajda zrobił, no pieruna. Faktycznie. Górze idą, ale od trzech, a na radarach nie widać, żeby tam co od południa było. Ale widzę jakiś błysk. Mam nadzieję, że tutaj nie dotrą. Nie przeszkodzą mi tej rajdzie. No to wjeżdżam już do miejscowości Łąka. Błyski, które gdzieś tam widzę po prawej stronie, są nad terytorium Słowacji. A więc na razie nie jest to groźne. Jest godzina 21. A jest od krążą Zalew Goczałkowicki. Taką niespodziewaną, spontaniczną rajdę. Jest najmocniejszy dołek, ale jest to widoczny z daleka. Nie wiem, czy widzicie te błyski. Robi się ciekawe. Ale krzyż na chrobaczej łące widać, znaczy się, że burza jest daleko. A jest dali punkt. Czałkowice. Dożynki w Czałkowicach. Całkowite zdrowie. No to już za brzeg. Tunel kolejowy. Fajne murale. Żeby tego żaden debil nie zniszczył. Się wiatr. O, patrz, koma się tu pojawił. To nie widziałeś. Rusza się wiatr też, bo tam burza się zbliża. Ciekawe, długo się zbliża od zachodu. A już będzie ciekawo noc. Oby nic złego się nie wydarzyło. To ja już jest w Czarnolesiu, w lesie. 11 w nocy. Będziemy kończyć ta rajza, bo że burza jest już blisko. A dwa, no rusza się wiatr, to oznacza, że ona jest w takiej odległości, że ją muszę szukać schronienia. A że do chałupy jest niedaleko, no to jedziemy do chałupy. O całonocnej rajzie niestety nie ma mowy.
ale też nie była planowana. W ogóle ta rajza nie była planowana. Tak więc będzie ciekawo noc niestety. Już teraz wam powiem, czym cię się nie do zaś.